Hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo, 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 bardzo. I chciałbym was w tym bardzo powiedzieć, że patrzcie, co fajnego piję. Zajebisty, co? Nazywa się Bulgarius Prestige. Jest półsłodki. Jest półsłodki i przez to pół dobry. Jakby był cały słodki, to byłby cały dobry. No. A jeżeli chodzi o rozgrywkę, to dziękuję za to, że zaczęliście go oglądać, że chcecie go oglądać. Zapraszam do lajkowania, zapraszam do komentowania, bo zakładam, że nie oglądacie tych filmików do końca. Pewnie przez to mało komentarzy było w poprzednim filmiku. A także serdecznie zapraszam do srogiego rozpierdolu, który zaraz się tutaj stanie z racji tego, że... Momencik, sobie golnę. Przez co będzie mi się lepiej pewnie komentowało, albo lepiej się pierdoliło głupoty. Mam nadzieję, że to zmniejszy poziom w trakcie filmu. Fajnie, wydałem. Dzięki, Bulgarius. Było to bardzo pomocne. Zacznijmy od tego, że w poprzednim odcinku krasnolud prowadzony przez Kel'Thuzada ruszy w kierunku Altaira, który wraz ze swoimi jednostkami płonącego legionu czeka już na niego. Czeka na ten srogi atak, srogi wpierdol, który tutaj powoli będzie nadchodził. No i teraz, w tym momencie, jeżeli by zmasował cały atak swoich jednostek na pierwszej linii frontu, gdzie raczej liczyłbym na to, że to będą jednostki walczące wręcz i stopniowo dorzucał kolejne jednostki, to znaczna część jednostek, które biorą udział w walce, zostanie zabita, zanim wszystkie przyjdą. No tak jak mamy pierwszą linię i całe 50 jednostek wali w tę pierwszą linię, a to dopiero jest 10, potem 20, 30, 40, no i tutaj już pierwsza linia pada i na dół mamy 40, 30, 20, no tak jest w zasadzie. Mam nadzieję, że rozumiecie mój tok myślenia, jeżeli nie, to nie jesteście wystarczająco pijani, więc musicie coś wypić, a zatem pozwólmy rozgrywce toczyć się dalej. No i tak jak widzimy, pierwsze jednostki zaczynają podchodzić i zaraz zaczynają ginąć. Bo trzeba przyznać, że mimo wszystko te jednostki są bardzo mocne. O, tutaj Magni zaraz umrze. Akurat wyszedł na pierwszą linię frontu, to jest mocno obijany, ale jeżeli się na nim wystarczająco mocno skupią, to zaraz go zabiją. No ma poniżej 50% HP, no ale to nie jest duży problem. Jednostki Altaira srogo biją misie. Misie to jest jedna z najmocniejszych, najbardziej wytrzymałych jednostek krasnoluda, więc jeżeli one padną, to jest dupa. Ale mamy też kolosusy, które równie są mocne, są równie wytrzymałe, zadają troszeczkę, no nie, podobnej ilości obrażeń, ale za to mają wiele więcej punktów życia. Więc to jest mimo wszystko, Ertan jest tą najmocniejszą, najbardziej wytrzymałą jednostką, tym fajnym tankiem. No ale widzimy, że tutaj te jednostki dostają srogi w pierdziel. Duży wpływ mogą mieć jednostki latające, które biorą udział w walce. No niestety, gargulce są bardzo dobrą kontrą na wszelkie jednostki latające, więc krasnolud musi się wycofać jak najprędzej, bo inaczej dostanie jeszcze większy wpierdziel niż powinien. Teraz jak mamy tutaj portal i kilka jednostek broniących, o kurwa, spora ta armia, chyba muszę zawołać kolegów. Halo elfy, urgent! Come on, chodźcie tutaj, bo dostałem wpierdol od legionu. No i co? I gówno. Jeżeli elfy, Dalaran i Argent Crusade nie przyjdą z pomocą, a zakładam, że oni mają jeszcze swoje problemy w postaci nie do końca pokonanych Forsaken, chociaż no, jest tego o wiele mniej. Tutaj sobie bez problemu... Idą! O kurczę, będą pokonywać Malegosa. Będą chcieli stworzyć smoczą utopię. To będzie niezłe. Malegos, the leader of the Blue Dragonfly, have vowed to stop the reckless use of the magic through the Azeroth and declare war of all mortal race. No to... Cheers, mate. Malegos nie ma najmniejszych szans. Może próbować, ale na nic mu to się nie zda. Tak de facto,
Wydaje mi się, choć nie jestem pewien, że Maligosa dopiero się pojawia w momencie, gdy przychodzi tutaj Dalaran ze swoją magią, bo on się wkurwia na tych, co używają magii w złych celach, a w takich nadmiernych celach, bo on jest aspektem magii. I tylko on magii. Tak jak Forsaken. Bo inaczej Forsaken i Forsaken w to. Kurczę, Horda mogłaby wysłać tutaj swoje jednostki i zdobyć ten punkt, bo chyba. Albo muszą zginąć, żeby tutaj to otworzyć, a coś tam. Krasnolud, halo, przyjaciel, co się dzieje? Co ty to klikaczysz? Aż Crusade tutaj jest. Ło! Horda trala, to toś to żyje! Ale nie przyzwali tutaj tego, tutaj ciecia, no. Nie, Defunk jeszcze leży. No i że tutaj siedzę, bez sensu. A tutaj oni mogą stąd wyjść? No, tak nie wiem. Horda ma 5 punktów kontrolnych. Ciekawe jak. Ciekawe gdzie. Tutaj? Tutaj jest Dragon Maw Clan. Tutaj? Halo, tutaj na wyspie? Tak, The Crossworks. Tutaj jest pod panowaniem. Running the Broad of Forcing Iris before the Vermis Occidental Alliance, the Dragons have the Kalegos. O! Czyli zamieniają Ronina na Kaligosa. Kaligos to jest taki mage, którego zamienia się w smocza. I on smoczy. I on chyba jest... Nie, on idzie... Gdzie ty tutaj? Tu jesteś? Halo, Kaligos. No wygląda trochę jak Kael'thas. Tak? Tu jesteś, Kalcegos. A tu jest Ronin. I nie zamieniają, po prostu dołącza. I mamy teraz smoki! Dużo smoków! Tutaj coś bije, jakiś pucz zaatakował punkt. Wow. Ja się dziwię. Czekaj, czekam na sojuszników, jak wchodzicie Draenei czy Portal. Czekam na sojuszników, jakby nie patrzeć. Ja pierdzielę! Także już kozaczył i teraz czekasz na kolegów. Pizda! A nie solo nacja jak Legion. Najbardziej opeścierwo. Legion nie jest solo. On może być z Dragon Maw Clanem, może być z Blood Elfami, może być też z... Kurwa, z kimś jeszcze... Z Forsaken, więc no... Poza tym ja nim grać nie umiem. Ostatnio na 16 gier, w sumie to już z 23 i jedną przegrałem, resztę win. Brawo! Brawo. Aha. Bardzo cieszę się, Altair, że podzielasz moje brawo. Dlatego brawo, brawo, brawo. Ja pierdolę. Jakie to musi być słabe słuchanie. No po prostu się... Trochę się nudzę. O, Forsaken miało tutaj wyspę. Miał Baradis Hold. A teraz Blood Elfy tu przychodzą i będzie wpierdolny. You need somewhere, right? Fajnie by było, jakby ktoś przejął ten Sunwell. Mogłoby być ciekawie. W ogóle nie wiem, na czym się skupić. To tutaj jakieś przyjebane jednostki biją sobie Baradis Hold i kurczę, tak w sumie nic z tego nie wynika. To tutaj gdzieś się przegrupowują jednostki przy Sunwellu, że niby, o, zaraz jakiś atak. O, fajnie, w końcu jednostki Krasnoluda skumały się, że tak, tutaj są jednostki Bil'Ghana, ale tutaj chyba musi być... Aha, jest Bran. No i bardzo dobrze. Bardzo dobrze, że przyszedł Bran. Teraz będzie mógł z tymi jednostkami pójść na Ażolny Rób i go zamknąć, a później przejść się w kierunku Ulduaru, pozabierać parę rzeczy, poniszczyć coś. Kurczę, takie fajne rzeczy. Tak się fajnie tutaj dzieje. Jestem ciekaw, co w sumie daje Ulduar tak po prostu? A co to jest za element mapy, gdzie tu jest sama woda? Zajmijmy coś jest. Ale nie wiem co. O, to jest taki fajny ołtarz ofiarny. Boże, nudzę się! Halo! Halo, przyjaciel! O kurwa. Ja się dziwię, że dlaczego ty nie idziesz walczyć teraz z krasnoludami? Po kolei bić jednego i drugiego. Zeal has launched the Core Horn Vanguard of Dragonblight, Northrend.
She had split coś tam, Northrend, Dragonblade. Ło! Ło! Tutaj zabierają Vermrest Temple! Halo! Ale to jest tylko taki jakiś przyczółek zjebany. Jest bez sensu. No nie wiem, kurde. Jest trochę nudno. Ja się dziwię, że. Płyną se. Się dziwię, że tak. Trolle nie chcą tutaj przyjść do Malaka. To jest trochę dziwne. Dziwię się też, dlaczego. Aha, to. A tak czemu trolle nie chcą? A to już jest jasne, przecież ich nie ma! 2, 4, 6, 8, 10. Dwóch graczy już nie ma. Dark Horde oraz troli. Forsakeni zostali z jednym punktem. Horda ma 4 punkty, dobrze. Troli nie ma, Dark Hordy nie ma, Forsaken zostało. Jest Scourge, Dragon Maw Clan jeszcze dycha. A jest Set at Start. Ale co to jest Set at Start? Ja nie wiem co ty. Plaga jeszcze istnieje? Jo, jeszcze istnieje, kurwa, bunkrują się bez sensu. Nie wiem, po cholerę. It's one of alliance we can end now. Still. Legend. No Legion ma jakieś szanse, ale powiedzmy sobie szczerze, jeżeli nie przymierzy się ze Scourge'a albo coś i nie będzie jakiejś takiej współpracy, no to chuja tutaj da. No co my tu mamy? Argent Crusade, 22 punkty kontrolne. Trochę nudzenie. Dwarves, 16 punktów kontrolnych. Już troszkę nudzenie, bo cały dół jest zajęty. Tutaj cała góra jest zajęta przez Argent Crusade wraz z Dalaranem, którym jest Vermis Accordem teraz. No i oczywiście Blood Elfy. Scourge ma 3 punkty kontrolne w Northrend. A wow, Horda ma wyspy, ma to coś przy Deathwingu. Ja się dziwię, że kurwa tam jest z Deathwingiem są. Cult of the Damned jest pewnie gdzieś Northrend. Trolle gdzieś kurwa się tutaj bunkrują. Co się dzieje? Kultas! Katelas! Kataratinas! Katanator! Halo! Wy już zamknęliście Ażander? Nie! Będą się kurwa dzielnie broni. Bardzo dobrze. Nie może być tak łatwo. A co się tu dzieje? Kto kogo bije? Brawo, Skerch! W końcu zajmujesz punkty kontrolne swoich przeciwników! Zajebiście! I się dziwię, że Argent Crusade zapomniał w ogóle o tym miejscu, by pobudował workerów, podbudowałby tutaj trochę wojska, żeby tutaj ponapierdalać, pozabijać, pozabierać punkty kontrolne, wkurzać przeciwnika, ile tylko się da. Nie, no co ty? Nie można wkurzać przeciwników, przecież przeciwnik też człowiek, psem być musi. Bez sensu. Dobra, no co się dzieje? No, już halo, nudno jest. Fafa bije mocno. A czekaj się, jak to się nazywało? Bo to było chyba jakieś takie fajne miasto. Adal? A nie. Myślałem, że to ta. Szatra. Tak, to jest Szatra City. Boże, ja tak dawno grałem w World of Warcraft, że ja nie pamiętam tego wszystkiego. Swoją drogą, nie polecam szczerze gry World of Warcraft, to jest uzależnienie, to jest choroba, to się powinno leczyć. Dziękuję, nie polecam. Grzegorz Wojciechowicz. Stormgarth has been restored, Gallant Trollbind has joined the cause of the Alliance. No to Argent Crusade ma dodatkowego bohcia. Bohatyra. A co się dzieje tutaj? No idzie Kael'thas. Zase popierdala. Loda. Loda! Rafik, bigo! O ty kurde, czy to sobie da spokojnie radę? Jakby wpierdolił, czy chuj? Co jest? Krasnolud sugeruje atak. Czyżby zebrał wojsk? Halo? Halo, Krasnolud? Bilgan! O kurwa. Trochę was to tajesz.
Bran, what are you doing? Magni! Falstad! W ogóle kurde, jakie wy macie nowele. 9, 8, 8 i 8. Szału nie ma. Co tam u Altaira i jego kazaka? Deteroka, Malganisa. O, Malganisa nie ma. To znaczy nie ma Varimatrasa. Varimatras, tak. Ty, masz Book of Medivh. Dlaczego nie przyzywasz? Co? Halo, halo. Czemu nie przyzwiesz? To, a, Burning Lens, że to nazywa Once More, to będzie się do Herostats, nie? Stary, no to tak trochę słabo. Mind Control. Można na Garitosie użyć. Dlaczego nie deterokujesz mi tutaj Garitosa? O, Scourge daje dupy. Ja nie wiem, czemu wy się nie sprzymierzycie, no. Skurwa, bez sensu. Jeszcze na ekstrama już by stracił. No to jest... Ja pierdzielę, ja nie wiem. To jest już nudne, halo. Miała być fajna gra, nie, kurde, przyczaj party. W pierwszym odcinku wszystko, żeście zrobili. Nie! A. Halo. No. Czekaj, ja cię szukam. Tu jesteś. A to jest ciekawe, bo tutaj są już kurwa zdrady. Kurwa. Nie ty, ty. Leć, leć w czasie. Ale po co ty tu przyszedłeś? Zbudowali most, ta dola. No to teraz mamy jej lidery, które nie są w sojuszu. Przechodzą tutaj moją jednostki. O, 1 na 9, to już jest fajnie. Ma czaszkę Gul'dana, można go wskrzeszać. Prince Kalis Lodessa, Lord John of the Power. Accept the Legion's offer! Woo! Teraz będzie ciekawie, bo płonący legion. Ale tak wiecie, że teraz gra jest nieaktualna, bo Arthas. Co Arthas? Musi kończyć? Jasne. I tak Alenes wygrał. Sieruj nim. Steruj nim. Aha. To będzie mówił fajnie. Cieszę się. No i co teraz gówno? Teraz kozak dostaje trochę wpięty, no. A w sumie. Jak patrząc na to, no to tutaj mamy te Shadow Sword Summoner. What? Ej. Czy przypadkiem oni nie są już wrogami? Tak! Są wrogami! No teraz będą się bić! No, w końcu coś się kurwa ciekawego stanie. Aleksander is more and death has a problem, aż Brigger Souls to finally ble. No to teraz mają 19 przeciwko dalej, kurde, wpierdol. To masz 3 sprzymierzeńców. Ale to boli. A wy na co czekacie? Kurde! Ludzie, nie nudźcie mnie. Kurwa, przyspieszam. O, halo, coś tutaj się teleportowało. Gdzie?
To? Ale po co? Co, chcecie to zająć? O co wam chodzi? No tutaj sobie pobiega po Kael'thas, tu sobie zajmie, tu sobie zajebie, tutaj coś zje. No ogólnie spoko. Tutaj mamy Illidarii. Jednostki Illidarii dalej. Dalej Illidarii. Dobra, 2, 4, 6, 7, 7 graczy. Kogo nie mamy? Okej, okay, zaczynajmy. Nie mamy Scourge, czyli jednego. Nie mamy Dark Hordy. Nie mamy Trolli. Nie mamy Forsaken. Nie mamy Kultu. Nie ma... Mamy Dragon Maukla, co jest dziwne. Czyli 5 plus 7 daje 12. Dobrze. Ach, mnie to nudzi. Dobra. Ci zmierzają gdzieś na północ. Na chuj wy na północ idziecie. Ej, idziecie zajmować jednostki krasnoludzkie. Nie krasnoludzkie, tylko... Łoż ty w chuj! Haldair, halo? Ale czekajcie. Bo ja tutaj czegoś nie tego. Mamy Sunwell. Tutaj na Sunwell może by się dziać dużo, bo mogą teraz to przejąć. Tak? Nie. Uła. A to byli tacy... Kiedyż oni byli Draenei? Oni się tam pozamieniali troszkę. Co to za śmiech? Black Temple... Ale to czyje to jest? Aha. Czekaj, atakują wioskę naszych braci gdzie? Aha. No to Dalaran ruszył po koron mrozu. No to wpierdol. A tutaj? Aha, tutaj horda, ale hordy już nie. Nie, horda dalej jest. Dziwne, bo tutaj mamy Garrosha. Akama. Halo, Lidan. Halo, przyjaciel. No dobra, to już mamy jakąś zmianę. Kurczę, jakiś, nie wiem, mam wrażenie, że nudniejszy jest ten odcinek. Dobrze, tutaj mamy troszeczkę hordę, mamy Drektara, a to Tral? Tral jest tutaj. Tu mamy Earth Mother Statue, nie wiem po co. Tutaj macie Deathwinga, któremu zbudowaliście na głowie legowisko. I teraz jest zamiana w prawdziwą hordę. Czy True Horde może przyzwać Deathwinga? No ja wiem. A to jest... Co to jest ciekawe? Nazgrim. A gdzie Nazgrim? To nie miał być Nazgrim? Ej! Halo! No tego już nie ma! Halo, Tral umarł! Ale przynajmniej dobrze, że wyrzucił statuetkę. To jest bez sensu. Okej. Okay. Dobra. Ło! Biją się! Ło kurde! Krasnoludy weszły do Silvermoon! Jest w końcu walka, kurde, w końcu coś się dzieje. Ja się dziwię, że znaczna część tych jednostek nie ruszyła z pomocą, bo może być trochę ciężko. Nie, nie będzie ciężko, krasnoludy zostaną zaraz zajebane. Przeszedł Dalaran, ale tak się wpierdzieli w sam środek walki, że może być ciekawie. Tak jakby zobaczyć, a trudno cokolwiek tu powiedzieć. Coś szybko umiera, coś tam próbuje leczyć. Jeżeli mam być szczery, to tu mamy aktualnie 4 FPS-y, które niewiele mi mówią. Ale przyjrzyjmy się tej pasjonującej walce. Z tyłu mamy jednostki oblężnicze Altaira, które całkiem dobrze wspierają swoich towarzyszy. Tak samo artyleria krasnoludzka.
Wow. Falstad się wycofał. Niedobrze. Mocnym wsparciem był Falstad. A nie, jednak jest. Nie wiem, kurwa, jaką... Aha, przez przypadek wpierdolił się do teleportu. Tutaj są... Eye of Drektar! Eye of Dalaran, weźcie to! Halo, Falstad, zabierz to! Wziąłeś to? Jesteś, kurde, ślepy jesteś? No, jak tak traci się bohateru, to warto o nich pamiętać. O, zaraz umrzesz, zaraz umrzesz! A, przeżył. Trzeba przyznać, Bronik Legend jest potężny. Wow! Fajnie, że dopiero teraz przyszedł Argent Crusade. Teraz to już trochę po czasie. Bardziej, że to masz same jednostki konnicy, które walczą w bliskim dystansie. I zanim one dojdą do walki, zostaną troszeczkę obite przez walczące na dystansie jednostki Burning Legionu. A zaraz za nimi są jednostki Illidari. Deterok, halo. Co robisz? O! Przyjąłeś tego Garitosa. Bardzo ładnie. Wieszujemy, polecamy, dziękujemy, gratulujemy. Burning Legend naprawdę ma srogie, mocne jednostki. Nie będę teraz sprawdzać, bo to jest dla mnie trochę problematyczne. Ja pierdzielę, ludzie, ale wy robicie głupotę. Powinniście wejść wszyscy. W momencie, kiedy był Argent Crusade, powinien pojawić się Dalaran. Ale nie, bo musieliście, kurwa, pojawić się dopiero, jak oni zginęli. Tak samo krasnoludy. Ja rozumiem, że cały czas doładowujecie swoje jednostki, ale to są głupie straty. Tutaj cały czas będą dochodzić jednostki. Fakt, faktem to jest dochodzące, to są dochodzące... Ej, czemu, kurwa, tego nie myślisz? Halo. Lord Garitos has been cleaned here, joined the alliance with... Vengeance against Doom that survived with Hitwin. No, Lord Gary, to zwrócił do Angel Crusade. No. Ta walka wygląda już o wiele lepiej, bo tutaj cały czas toczony jest bój. Mi się ogólnie wydaje, że ciągły napływ jednostek ze strony Krasnoluda może przechylić szale zwycięstwa. Tym bardziej, że to są cały czas jednostki walczące na dystansie. Tutaj może być problematyczne dla naszych infernali i jednostek Płonącego Legionu to, że no, powoli kończą im się jednostki walczące w zwarciu. A on na szczęście jest ten portal, który tutaj coś daje. Fakt, bardzo dobrze, że te jednostki Felhandów wkraczają na tyły i biją krasnoludy, ale tutaj są nadal krwawe smoki Nertaliona, który gra właśnie z jednym z smoków, którym jest... Kurczę, jak on miał? Kaligos. Kalcegos. Niestety nie wiem, co to jest za post. No, ale zapomnieliśmy, że on posiada Majew, która też powinna to być, ale sobie kurwa ją zostawił, bo w dupie. Bojolo. Kalcegosa też zostawił. To jest dziwne, że go zostawił. On po prostu przez swoje jednostki zostawił. No to chuj, też można. No i Płonący Legion wygrał. Płonący Legion zdominował tutaj tą walkę. Fakt. Sojusznik niewiele mu pomógł. Falstad Wildhammer, Tale of the Wildhammer Kinie. Na szczęście masz Eripik, dlatego ci on wróci, ale jak Magni zdechnie, to masz przejebane. Magni jest zbyt dobrym bohaterem, żeby go tracić. Fakt, sens ma go tracić w momencie, kiedy tracisz już tak Falstada. Falstad naprawdę fajnie może zmieniać oblicze gry, oblicze walki. Bez szans, lipa. Jeżeli wy walczycie z nim pojedynczo, ha
Kto ma się? Czekaj, no... Argent Crusade, no ma, a co, jego nie ma? Ty, nie ma Argent Crusade'u. A może ja nie ogarnąłem, że oni powychodzili, tylko po prostu zostawili mi postać, bo to jest gościu, który prowadzi grę. O! Dragon Ball Clan przyszedł nudzić. World Zilla. Okej. Okay. Ja nie wiem, czy jakikolwiek sens jest dalej tutaj cokolwiek robić. Dlatego bardzo wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Jak już mówiłem na początku, lajkujcie, komentujcie, magiczne guziczki, subskrybuj. Pewnie nawet nie doszliście do tego momentu. Jeżeli doszliście do końca, powiedzcie, że nabi chuj, obejrzałem do końca. Ha, taki bajer. Serdecznie wam dziękuję, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, trzymajcie się, czołem.